Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy moją podróż, o której wspominałem ostatnio. Właśnie dojechałem na lotnisko, przyjechałem sobie S11 ode mnie z domu, znaczy spod domu, miałem S-bankę. Jest teraz godzinka 11:58, powiedzmy, że jest 12. Idę na lotnisko. Przyjechałem na lotnisko, idę na terminal, tak? Jest Flughafen Terminal Düsseldorf, jest to główne lotnisko w Düsseldorfie. Jest jeszcze jedno, drugie pod Holandią, ale to jest jakieś 60-70 km. No i co mojej podróży, jak wcześniej wspominałem, czy nie wspominałem wam do końca, tylko wspominałem, że będę gdzieś leciał, to jest Moskwa. Wylatuję dzisiaj, wracam z powrotem we wtorek, tak? Wszystko jest pięknie i super, poza tym, że mnie chorobsko rozwaliło. Nie byłem wczoraj w pracy. Miałem w nocy, kuźwa, prawie 38,5 stopnia gorączki, ale naćpałem się jakimiś lekarstwami, ferweksami, antybiotykami, ibupromami, iburparami, jakieś wszystkie takie najmożliwsze tematy, tak? W miarę mi już przeszło, tylko kaszel jest, no i tak coś trochę, no i kaszel, no i nos zawalony, tak? Ale to nas nie interesuje. O, zobaczmy, są odloty, zobaczymy, czy już mój lot będzie. No, jest do Moskwy, ale to nie jest ta Moskwa. Zobaczcie, Kopenhaga, Lizbona, Hamburg. Ja tu myślałem, że nie byłem nigdy na tym lotnisku, ale ostatnio teraz siedziałem, to sobie rozkminiłem, że przecież 6 lat temu, jak leciałem do Miami, to miałem tu międzylądowanie i zmianę samolotu. Leciałem z Warszawy do Düsseldorfu liniami LOT, a potem miałem tutaj przesiadkę i leciałem z Düsseldorfu do Miami już niemiecką Lufthansą. Nie wiem, czy wielu was wie, ale to właśnie gdy się rozbił samolot, pilot samobójca, który zabił trochę ludzi, leciał z Düsseldorfu właśnie do Barcelony, co się w Alpach rozpiździł. Nie, to 2 lata temu jakoś było, 3, już nie pamiętam dokładnie. O, jest McDonald's, no kojarzę to lotnisko już teraz. A więc tak, plan na Moskwę jest taki: przylatujemy dzisiaj. Będę dość późno, bo chyba tam są 2 godziny różnicy. 3,5 godziny będę leciał. To będę, powiedzmy, 20:30 jakoś będę lądował. Szybka odprawa. Na miejscu nie wiem, jak tam z papierami będzie, bo to jednak Rosja jest. Wizę potrzebuję, wizę posiadam, która została mi z Mistrzostw Świata w Rosji, na których byłem na meczu Portugalia. Z kim? A, Portugalia, Hiszpania, 3-3. Jeden z najlepszych mistrzostw to był. Ja się może przejdziemy, zobaczymy, co tu jest, bo też tak nie pamiętam teraz. Tu są Arrivals. My potrzebujemy szukać odlotów. Jesteśmy na Arrivalsach, więc chodźmy, zobaczymy. O, McDonald's, jakieś tajskie żarełko. O, są też dokładnie, nie wiem, gdzie jestem, no ale zaraz to ogarniemy. No, jak to mówię, do Rosji potrzebuję wizę, tak? Ja tą wizę posiadam, mogę ją wykorzystać do końca roku. Dlatego też tą wycieczkę sobie zorganizowałem w sumie na szybkości, bo też nie miałem za dużo czasu na planowanie. Chcę przede wszystkim potestować żarełko, zacząć plac czerwony, Kreml, stadiony piłkarskie. Wiadomo, mam w planie zacząć wszystkie 3, ale zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. Przede wszystkim temperatura mnie trochę przeraża, bo kurwa, patrzę, jak się wyląduje, to mam mieć minus 8. A dla mnie to będzie Syberia. Kurde, nie wiem, gdzie ja jestem, ten. Dobra. Jak ja znajdę odloty. A, departure, tu są, widzicie? Trzeba iść w drugą stronę, źle poszłem. No więc tak wygląda lotnisko w tym Düsseldorfie. Nie jest jakieś to duże lotnisko, ale jest to lotnisko międzynarodowe. Więc idę do bramek i zobaczymy się pewnie dopiero za bramkami. To wiadomo, na kontroli to nie będę kamerował, bo się przypieprzą, a nie chcę mieć jakieś trzepanki albo czegoś, bo z moim szczęściem zawsze mnie trzepią od góry do dołu, tak? Mam taką zakazaną polską gębę, no i z nią poradzę, tak? O, tajskie, znaczy największa kolejka do tajskiego, no oczywiście w McDonaldzie, tak? Jakby nic innego do jedzenia nie było. Są departures tutaj. Ups. A, czyli pojedziemy jakimś Skytrainem. O, dobra, to może zaczniemy się w tym Skytrainie. Nie będę wam na razie marudził, dobra. Dobra, znalazłem tu jeszcze tablicę odlotów.
Muszę zobaczyć, z Monachium, Miami. O, ja chyba tym nawet lotem leciałem do Miami. Tak mi się kojarzy, że wylatywałem z Polski koło 8 rano i o 12.30 leciałem do Miami stąd. O, Saloniki, Bordeaux, Kopenhaga, Nowy Jork. Ale nas interesuje inny lot. Interesuje nas tutaj 14.40, bramki, a check-in 251-254, bramka C31. Dobra, i to jest numer lotu SU2153 Moskwa. Jak nie zaczniecie tego filmiku w sieci, to znaczy, że się gdzieś zapowietrzyłem w powietrzu. No i niestety już mnie nie zobaczycie. Ale nie, no bądźmy dobrej myśli. Trochę się w życiu samolotami już latałem. No a wam powiem, że teraz to lotnisko tutaj robi wrażenie, jak się do góry weszło. A to na dole takie katakumby małe było. Ciasno wszystko. A tu jest, jest ładnie. A, tu się można odprawić, jak macie główny bagaż. O, pyk, pyk, ale na szczęście głównego bagażu nie posiadam, bo jest tylko na chwilkę. Więc wiadomo, nie będę targał głównego bagażu i się z tym męczył. Mam tylko taką małą torbę podróżną. Bo moja się ostatnio rozwaliła, jak leciałem do Gruzji w wakacje. Pan celnik po prostu zaczął nią za bardzo szarpać. No i mi cały zamek rozpidził, to jest jakoś, nie wiem, teraz byłem w Polsce, która miesiąc temu to ją przywiozłem. Dobra, jeszcze idę się na chwilę dotlenić. O, Eurowings tutaj lata do Nowego Jorku właśnie. Nawet nie wiedziałem, będę musiał ten temat zbadać, bo wizę do Stanów posiadam. A chętnie bardzo bym się wybrał do Nowego Jorku. To jest moje marzenie, jedno z największych moich marzeń, żeby do Nowego Jorku polecieć. Empire State Building, to wszystko, Statua Wolności, tego typu tematy, tak? Dobra, ja jeszcze wychodzę na chwilę. Kołuje właśnie jakiś kolos Emirates, pewnie z Dubaju przyleciał. Tu raz dziennie właśnie przylatuje Düsseldorf z największych samolotów na świecie. Zobaczcie, jakie bydło. Masakra. Jakie wielkie silniki i wszystko. O, o, tu jakieś teraz nie wolno. Widzicie, Airbus A380-800. O, przesyłki międzynarodowe. Düsseldorf Airport. Śmietniki sobie jadą. Kołuje świniak. No to jest gruby załodnik, no. Jest Dubaj, Emiraty Arabskie Expo 2020. Pewnie opaleni przylecieli. Masakra. Chciałbym się takim przelecieć. Może kiedyś. No, tu jest żerełko. Tu pamiętam, że kupowałem browarek, jak leciałem do Miami. Miałem jakoś 2 czy 3 euro wtedy i sobie byłem na takim mega ciężkim kacu. I tutaj w browara wjechałem, zobaczcie. Sałateczki jakieś wszystkie. Tajskie. Tutaj pani sobie na talerzyku zbiera. Tutaj też. I tu sklep, ogólnie jest takiego ciekawego, nie ma ceny, też nie są jakieś super. Ale bym powiedział, że niektóre rzeczy są droższe, tylko po prostu wiadomo. Free duty fee, ta. Zaraz ludzi szał trzaska, że niby nie wiadomo, jakie to tańsze jest. O, jest palarnia, można sobie coś do picia kupić. Zobaczcie, Winston Smoking Lounge, palarnia na lotnisku Düsseldorfie, tak? Tam jakaś fresh pizza. Automat z napojami. Ciekawe, tak z ciekawości. Zobaczymy, ile kosztuje te finety 28. A, jest 2,50, ale produkty. Można sobie kupić. Dobra, ja idę testować jeszcze, to się mówi po niemiecku, Rauchen Lunch'a. No i idę już tam do siebie po prostu. Czekać, pokażę wam mój bilet wtedy i wsio. No, jestem już po wszystkich odprawach. Oczywiście się musieli, pan się ładnie spytał, dlaczego lecę do Moskwy, tak? No, lecę, chcę zacząć Moskwę, prosta. Pyta się, a masz wizę? A no mam, i też był w ciężkim szoku. Nie wiem, co ci ludzie, jak mówię, że mam wizę do Rosji, to wszyscy są w takim ciężkim szoku. Dobra, nieważne. Lecę już samochodem, jadę tym busikiem takim po pasie lotniska. O, widzicie, jaki fajny Kuba. Ciekawe, czy on na Kubę leci, ta? Thomas Cook, Atlas Global, Ryanair'y. Bo też nie wiedziałem, że tutaj stąd latają też takie samoloty. Klimaty. Hmm.
No, o, jest, już widać mój samolot. Trochę się boję, bo to są jakieś Siberian Airlines. Nigdy z czymś takim nie leciałem, S7. Ale w moim bilecie niby jest zagwarantowany posiłek. Nie wiem, jak on będzie wyglądał, czy będzie coś do wyboru. Dzisiaj jest piątek. Nie wiem, czy będzie ryba, czy nie będzie ryby. Oby nie, bo ja ryby to nie jadam. Jak coś, to poleci z dużej wysokości. No, ale mówię wam, boję się trochę tych linii. Po pierwszy raz w sumie o nich widziałem, słyszałem. I kupiłem go przez taką stronę. Nawet nie wiedziałem dokładnie, jakimi liniami lecę. Dopiero jak się odprawiałem i pokazuje Siberian Airlines. No to się trochę, ale z tego co patrzyłem, to latają przez po całej Europie. Więc chyba nie są takie tragiczne. Zobaczymy, jak ten samolot będzie wyglądał w środku, czy będzie bardzo zniszczony, czy też nie. O, taki mały central wing. Kiedyś już takim leciałem. Tylko to było flyby, jak leciałem z Southampton do Düsseldorfu właśnie. Widzicie? Samolot tego. Borussia Dortmund, tam z tyłu widać. Eurowings. No ciekawe, właśnie teraz 18 grudnia będzie właśnie Fortuna Düsseldorf będzie grała z Dortmundem. Patrzyłem bilety online, nie da się kupić, może do jakiegoś konika się uda zakupić, ale to będę patrzeć, jak już wrócę. Wracam 11, 12, czy nie sobota, bo niedziela jest ten mecz. Fajnie, a tu właśnie to jest tak, że to lotnisko jest centralnie przy stadionie Fortuny. Także też tutaj taki duży, fajny basen. Pasażery z 1 po 16 ряд, передний трап с 17 и до конца задний трап. Рай, Айнгезрая, секции, видите фоне трепы, а в 17 район, байте, видите хитрые трепы, а? Вот падай ноги, ноги друг. Nie wiem, co, coś ty gadał, ale ja tego nie rozumiem, tego języka. Gadał coś po rusku i gadał po niemiecku. Ale to chyba chodziło bardziej o miejsce siedzące, mi się wydaje. Nie mam miejsca, bo to jest 21C i siedzę przy tym, przy przejściu. Dobra. Otwierają się drzwi. Można wychodzić. Nie wiem, coś trzeba. Każą nam wszystkim na prawą stronę iść. Zaraz zobaczymy. Ale mi się wydaje, że 21C to będzie z tyłu, tak? No, nie chodzi. 17 chyba. 18. Tutaj fajnie. Po rusku, no widać. No sama to sobie wygląda jak taki typowy Ryanair. Dobra. Düsseldorf Airport, tak? Nie ma tragedii, on jeszcze się nie rozbije, tak? Trochę wygląda, że mało powietrza jakby było. Na pasie startowym. To jest ten busik, którym podjechałem. Dobra, ja teraz muszę wyciągnąć bilet. Więc na razie kończymy. No jesteśmy w samolocie, no i zaczynamy start, czyli najlepszy moment, dla mnie przynajmniej, w całym locie, tak? O, ale widzę chyba, że coś zdechło. Szkołujemy pasie startowym, powinniśmy wystartować. No tak według, to jest ogólnie mój bilet, tak? 221C z Düsseldorfu, numer lotu 670992, a nie, 1425, odlot, tak? Czy nie, 1425 jest zamknięcie bramek. 14.55 odlot i 20.20. Jesteśmy w Moskwie, na miejscu powinniśmy być. Ale jest tak strasznie tutaj gorąco, nie wiem, tak włączyli ogrzewanie. Normalnie prawie jest jak w saunie. Czyli na tą chwilę mamy jakieś 25 minut opóźnienia. Patrzyłem, dojazd z lotniska do mojego miejsca zamieszkania w Moskwie będzie wynosił jakoś godzinę 40, godzinę 50. Będę chwilę po 11, jeżeli wszystko w miarę dobrze pójdzie, tak? Nie, wykołowaliśmy już, powinniśmy startować. W samolocie głównie sami Ruscy, no wiadomo, wracam do domu na holiday'a. Widziałem paru Angoli, widziałem. Nie wiem, jak to się stało, no ci Polaczek jeden, Rostek, tak? Jacyś, no i Niemcy jacyś. O, teraz silniki zaczynają ładnie buzować. Więc może wystartujemy. To jest taki znak. Jakieś wam powiem, że na początku się nie lubiłem startu, bo tak pierwsza foto, ale teraz uwielbiam start. Nie robi ogólnie na mnie to jest za bardzo wrażenia. O, widzicie, zaczynamy kołować.
Czekowaliśmy, czekaliśmy w tym miejscu już dość sporo. O, wystartował tam samolot, sygnał jest. O, jaka kolejka leci za nami. Raz, dwa, trzy, cztery. Z pięć samolotów za nami już czeka, żeby się wznieść. Tylko samolot startują pak, pak, jeden za drugim. Jak tu był gdzieś na basenie w wakacje, to widziałem właśnie. A i właśnie ten Emirates, który widzieliście na wcześniej. Właśnie jak wchodziłem do samolotu, to idealnie zaczął kołować, wypychali go. Chciałem nagrać, no ale niestety już nie miałem możliwości za bardzo. Powiem pan, że nic się nie urywa, jak szukać przeznaczenia, jest ok. Tu mamy jakąś gazetkę. Tu moja kolka z automatu. No i na miejscu będziemy wypełniali pewnie tylko wnioski wizowe, tak? Na jakieś papiery wbiją mi wizę i... O, dobra. Zaczynamy startować, jest zajebiście, tak? Jeżeli ten samolot spadnie, to będzie dokument ze środka, jak wyglądało śmierć wszystkich pasażerów, bo nie ma co ukrywać. Jak samolot spada, to nie ma opcji, żeby przejść jak pierdolnie o ziemię. Paliwo wybuchnie, tym bardziej teraz pewnie jest zaatakowany. Ale z tego co czytałem, że dużo firm... O, oderwaliśmy się. Dobra, jesteśmy w powietrzu. A, jeszcze najlepsze to, że widzicie, lepiej zaczęło padać. Możecie zobaczyć sobie, jak z tyłu samolotu jeszcze wygląda. W sumie się na samym końcu. Miejsce 21C. O. Powiem wam, że słabo go trochę ciągnie. I rzuca nim strasznie. Nie wiem, czy jakieś wiatr jeszcze nie ma. No ale jak mówiłem, zaczęło padać. I bardzo zimno. Jeszcze czekałem chwilę na schodach, bo się za to zrobił oczywiście tych paru ruskich. Nawet pierwszy raz chyba samolotem leciało i nawet nie wiedzieli, jak się zachować, tylko jak zwierzęta, tak? A i pani oczywiście też mówiła po angielsku, że alkohol is prohibition on the board, tak? A tu pierwsze co widziałem, to już tam ruskie... Kurczę, no nie nagram teraz, bo musiałbym wstać, oni 10 rzędów z przodu siedzą, a już tam flaga już pęka podczas lotu. Jeszcze nie zdarzyliśmy wystartować, a już jakaś litrowa flaszka, kieliszki, wszystko przechodziła stewardesa, nic im nie powiedziała. No jak to mówią, Rosja to jest kraj innych zwyczajów w ogóle, tak? Tam każdy robi co chce. Tutaj też ładna pani koło mnie siedzi. Dobra, no jestem głodny, jeszcze dzisiaj nie zjadłem, wszystko krótko. No i te. Pokażę wam jeszcze, co oni mi tu do jedzenia przyjdzie. Czy to będzie koryto dla świń, czy naprawdę jakoś będzie można w miarę zjeść. Nie, coś na coś po rusku coś gada, jeszcze się nikt hałasuje. O, pasażerów. Pasażerowi. No jak powiedziałem, to ładna pani po prawej mojej siedzi. Kto by chciał, to pewnie by zaatakował na nieświadomce. O, widzę, że nawet pierwsza klasa jest. O kurde. Dobra, lecimy dalej w chmurach. Ja kończę i widzimy się na szale. Tu jeszcze w gazetce znalazłem. Wszystko niestety jest cyrylicą pisane. Te syberyjskie nie zatrzymają jakiś program lojalnościowy. Od 4 lotów w górę mamy 10% zniżki. To jest jakiś junior, potem jest master, expert, top. I powyżej 75 lotów mamy platinum i praktycznie latamy za darmo. Tu welcome is purity. Z jakimi innymi liniami współpracują? Z Airlines, American Airlines, British Airways, Kapi, Finarem, Iberią, japońskimi liniami, malezyjskimi. Wszystko bardziej obsadzone w tematy azjatyckie, tak? No w sumie Rosja też leży w Azji w większości. Jakby nie było. A tu jakie mają ze samolotów w swojej flocie? Ja lecę obecnie tym Boeingiem 737 MAX 8. Leci on z prędkości 848 maksymalną, 176 osób może zabrać i zasięg jest 6570 km. Największy zasięg z tych wszystkich samolotów, no w sumie ma ten, tak? Są jakieś większe, co sobie przykładowo Airbus A321 Neo, zawierze więcej osób, no i też jest najszybszy, nie? Sorry, najszybszy jest Airbus, tylko że mają mniejsze zasięgi. Ten ma największy
kilometrów. O. Tu jak latają, ale wszystko jest niestety po rusku, tak? Cyrylicą pisane, więc ja tego nie ogarniam. Mogę sobie tak mniej więcej strzelać, jakie to są miejscowości. Tu jest Moskwa, jakby taka główna siedziba. I tutaj, no tutaj są już te loty bardziej takie azjatyckie. To są połączenie z tymi azjatyckimi liniami lotniczymi. Ale wam powiem szczerze, że w tej gazecie nic ciekawego nie było, tak? Jeszcze jest niego 18+, wydanie na grudzień. Wszystko cywilizm opisane. Stoję właśnie z oczekiwania, bo jest zaklikerka. Ale też jest S7R, ale jest kubeczki oryginalne. Nic specjalnego, tak? Smaku cukru trochę jak zakupię, robię strzał. Mało cukru, bo ja lubię cukier, tak? My dalej lecimy. Jakoś niecałą godzinę jestem, powiedz, że z pół godziny jesteśmy i lepiej nie dadzą żarcie bez tego. No i wjechała szamka w końcu. Był do wyboru kurczak z tym, jak to się nazywa, z makaronem. Albo jakaś rybka. No tak jak mówiłem, że rybka, że piątek, tak? Więc zaraz zobaczymy. Tak to wygląda, no. Wygląda tak sobie. A zobaczcie, fajnie wszystko jest opakowane, S7R, no jest wszystko po rusku napisane, no dlaczego nie ma po angielsku, tak? Tu w środku też. Tylko jakieś ciasteczka, bułeczka, sztućce, łyżeczka, odświeżające, kecik, serek, masełko i pasztecik jeszcze, tak? Zobaczymy, jak to wjedzie ogólnie. Czy będzie? No właśnie będzie smakowe. Nie jestem się jeszcze zjadą, tak? Nie jest, zaraz próbuję ten plusek. Dobra. Powiem wam, że te kluski słabo wyglądają, ale nie oceniałem książki po okładce, tak? Na pewno lepszy niż ryba ta, ale... Kimulajza, ale jestem głodny, więc to wszamam szybciutko. Pewno, no prawdopodobnie widzimy się dopiero w matce Rosji, a teraz jedę na spokojnie z dniem, bo jestem mega diablo głodny. Trzymajcie się.